Chciałabym serdecznie przywitać Państwa na kolejnym spotkaniu świąteczno-mikołajkowym. Dziękuję, że przekazujecie Państwo swoim podopiecznym, naszym podopiecznym tak dużo miłości, radości, szczęścia, wychowania, wszystkich tych najważniejszych wartości. My w powiecie karkonoskim mamy 120 rodzin zastępczych, które przyjęły pod swoją opiekę 160 dzieci. Jest to ogromna odpowiedzialność, ale te potrzeby w dalszym ciągu występują. My cały czas szukamy nowych rodzin zastępczych, organizujemy spotkania, organizujemy szkolenia, promujemy właśnie rodzicielstwo zastępcze i takie spotkania też temu służą, aby pokazać, że nie zostawiamy rodzin zastępczych, że pamiętamy o rodzicach, o dzieciach przez cały rok i jak tylko możemy jako jednostka, jako instytucja, jako samorząd również wspomagamy i pomagamy. Prowadzę rodzinę zastępczą od 10 lat. Przewinęło się przez dom 16 dzieci i nie wyobrażam sobie w tej chwili bez dzieci. PCPR bardzo dba o to, żebyśmy się po prostu spotkali wszyscy. Uważam, że to jest takie dla dzieci i dla nas takie budujące. Dzieci tylko czekają. To jest bardzo ważne przedsięwzięcie. Dzień pełen wzruszeń. Mamy bardzo dużo niespodzianek, prezentów dla dzieci. W związku z tym jest tu bardzo dużo radości, uśmiechu. To, czego młodzi ludzie potrzebują, zwłaszcza w tym czasie świąt Bożego Narodzenia. To jest w ogóle piękna tradycja takiego wspólnego śpiewania, która buduje ten klimat, tę świąteczną magię. Więc jeszcze sporo występów przed nami, a te wszystkie rzeczy, które dostaliśmy od naszych przyjaciół z Niemiec, na pewno bardzo nam się przydadzą. Dzięki takim spotkaniom możemy pokazać swoje talenty oraz pokazać się z lepszej strony. To już tradycja, że podczas spotkań organizowanych z myślą o rodzinach zastępczych pojawia się gość specjalny. W tym roku powiat karkonoski odwiedził Liber. Liber, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo za tą wielką energię, którą tutaj poczuliśmy. Zabieramy ją ze sobą do domu. Myślę, że Państwo również zabierają energię, cudowną, dobrą energię do domu i niech ona towarzyszy nam przez cały przyszły rok. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Cześć, tutaj Liber. Chciałbym złożyć serdeczne, świąteczne życzenia dla wszystkich dzieciaków z powiatu karkonoskiego i dla wszystkich rodzin zastępczych. Dużo dobra Wam przysyłam i trzymajcie się. Do siego roku. Ja to też przy okazji życzę wszystkim rodzicom zastępczym w tym czasie, żeby te emocje, które są najpiękniejsze, radości, miłości, wybaczania, ale również takiego wzajemnego szacunku, aby towarzyszyły nie tylko w tym czasie świąt Bożego Narodzenia, ale przez cały rok.